Z hawajskim aloha, z kostarykańskim pura vida i z polskim cześć. Witam się bardzo serdecznie w tym dość specyficznym odcinku traktującym o przodkach ukulele. W tej chwili są tutaj ze mną dwa bardzo ciekawe instrumenty. Jest to braguinha i rajão. Dwa portugalskie instrumenty, które są bezpośrednimi przodkami instrumentu, jaki znamy w tej chwili pod nazwą ukulele. Nie zagłębiając się w tej chwili w szczegóły, ponieważ o tym postaram się opowiedzieć w książce, która mam nadzieję pojawi się w roku 2018, zarówno braguinha, jak i rajão dały swój początek ukulele. Mówi się, że braguinha dała swój kształt, a rajão dało strój. I rzeczywiście, coś w tym jest. Co prawda w internecie braguinha jest rzadziej spotykana, jeżeli chodzi o jej połączenie z ukulele. Niemniej to właśnie ten instrument miał ogromny wpływ, ogromną inspirację dla, powiedzmy, twórców ukulele. I braguinha częściej jest spotykana pod nazwą machete, bądź też nawet cavaquinho. Również są to portugalskie instrumenty, które w swym rozmiarze, czy też skali są gdzieś, powiedzmy, właśnie koncertem a sopranem. I tak wygląda mama, powiedzmy, naszego współczesnego ukulele. Natomiast rajão, które w swej skali, w swej wielkości można powiedzieć, że odpowiada mniej więcej współczesnemu ukulele w rozmiarze tenor, ze swej strony do poligenowej ukulele dorzuciło strój, a konkretnie strój czterech dolnych strun. Czyli mamy G, C, E, A. Przy czym warto zauważyć i podkreślić, że G jest również tym wysokim G, które jest w tej chwili najczęściej spotykane, jeżeli chodzi o strój ukulele. Natomiast piąta struna, która w głównej mierze w tej chwili odróżnia ukulele od rajão, jest to struna w stroju D. I dzięki temu mamy zestaw D, G, C, E, A. I jak widzisz i też myślę słyszysz, tutaj mamy również struny metalowe. Piękny instrument o potężnym brzmieniu, bardzo charakterystycznym, bogatym i, co ciekawe, z metalowymi strunami, co może okazać się ciekawą alternatywą dla osób, które właśnie poszukują ukulele akustycznego z możliwością założenia metalowych strun. Więc jeżeli chciałbyś bądź chciałabyś ukulele z metalowymi strunami, to wystarczy, że odkręcisz sobie tę piątą strunę i będzie tylko cztery, czyli G, C, E. A, o braguinhi w tej chwili więcej nie mówię, ponieważ jakiś czas temu popełniłem już odcinek jej dedykowany. No to byłoby na tyle. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i wypatruj tych właśnie instrumentów, czyli rajão oraz braguinhi w ofercie przyjazny-ukulele.pl, ponieważ jeżeli są to przodkowie ukulele, to pomyślałem, że warto byłoby mieć chociaż po kilka egzemplarzy na stanie, tak aby prawdziwi kolekcjonerzy, koneserzy instrumentów mogli dodać do swojej kolekcji braguinhe bądź rajão. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Gniewomir, przyjazną ukulele, przyjazne rajão i przyjazna braguinha. Mahalo!